Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 2 sierpnia 2022 roku wizytę na Tajwanie rozpoczęła przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi. Jak stwierdziła zaraz po wylądowaniu na wyspie, cytuję, przybyłam wesprzeć demokrację. Koniec cytatu. Jest to... Wizyta najwyższego rangą przedstawiciela władz Stanów Zjednoczonych na Tajwanie od 1997 roku, i ta wizyta wywołała bardzo duże napięcia dyplomatyczne między Pekinem a Waszyngtonem. Warto zauważyć, że tym ostatnim spikerem Izby Reprezentantów USA, który odwiedził Tajwan przed wizytą Pelosi, był Newt Gingrich, który odwiedził Tajwan właśnie w 1997. Ta wizyta oczywiście była spodziewana, wywoływała różne napięcia, różnego rodzaju napięcia w przestrzeni medialnej także między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, natomiast no, warto także zauważyć, że w sensie takim formalnym, w sensie dyplomatycznym była to wizyta niespodziewana. W odpowiedzi na wizytę Pelosi, Chiny zorganizowały Chiny kontynentalne zorganizowały serię ćwiczeń wojskowych, a także wezwały ambasadora Stanów Zjednoczonych w Pekinie do chińskiego MSZ-u. Co warto zauważyć, także zawieszono import części produktów rolnych z Tajwanu. Jeśli chodzi o samą Nancy Pelosi, to jest to trzecia osoba w Stanach Zjednoczonych, zaraz po wiceprezydencie i prezydencie USA. W Tajpej spędziła jeden dzień, jest to oczywiście także część jej podróży po Azji. Odwiedziła także między innymi Koreę, ma odwiedzić między innymi Koreę Południową i Japonię. Jeśli chodzi o takie formalne kwestie i oświadczenia, to Nancy Pelosi przekazała, że Stany Zjednoczone solidaryzują się z Tajwanem, Tajwanem, który liczy 23 miliony mieszkańców. Podkreśliła, że ta solidarność jest ważniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ jej zdaniem świat stoi przed wyborem między autokracją a demokracją, jak to, jak to określiła. Pelosi wystąpiła w parlamencie Tajwanu. I no, oczywiście warto zauważyć, że ta sama wizyta i te wystąpienia Nancy Pelosi wywołały bardzo dużą burzę medialną w Chinach kontynentalnych. Pekin ostrzegł Waszyngton przed igraniem z ogniem, jak to określił. No i oczywiście także ważne są te ćwiczenia wojskowe, które, które się rozpoczęły, które mają potrwać do 7 sierpnia 2022 roku. Pekin twierdzi, że używa. Ostrej amunicji, jeśli chodzi o właśnie te, te ćwiczenia. Wielu ekspertów uważa, że rozpoczął się, rozpoczął się czwarty kryzys w cieśninie tajwańskiej, że właśnie ta wizyta przewodniczącej izby reprezentantów USA rozpoczęła czwarty kryzys w Cieśninie tajwańskiej, dla przypomnienia, tylko pierwszy kryzys. Pierwszy kryzys, pierwszy kryzys był w latach 1954-55. Wtedy to doszło do takiej zbrojnej konfrontacji między Chińską Republiką Ludową, a właśnie Republiką Chińską na Tajwanie. Drugi kryzys mieliśmy w roku 1958, wtedy zresztą został sprowokowany takim chińskim ostrzałem dwóch, dwóch, dwóch wysp wokół, wokół Tajwanu. Natomiast trzeci kryzys to już, to już okres pozimnowojenny, po lata 1995-1996. To jest również kwestia właśnie takich ćwiczeń wojskowych, które, które Chińska Republika Ludowa. Rozpoczęła na tajwańskich wodach terytorialnych, no i tutaj oczywiście pojawia się pytanie, jak daleko mogą się posunąć dzisiaj chińscy komuniści, czy wejdą, czy wkroczą w ten 200-milowy pas tajwańskich wód terytorialnych, no bo tutaj oczywiście Tajpej przestrzega, że takie wkroczenie byłoby równoznaczne z blokadą morską i powietrzną, no i mogłoby się spotkać oczywiście z jakąś formą eskalacji, wejście na tę drabinę eskalacyjną na Kilka szczebli, szczebli wyżej. Póki co to napięcie między Pekinem a Tajpej przekłada się przede wszystkim na, na kryzys ekonomiczny. No, te ograniczenia na produkty żywnościowe z Tajwanu są całkiem spore. Według wyliczeń jednego z japońskich dzienników zawieszono licencje eksportowe na ponad 2000 towarów, w tym na np. Na, na warzywa, na napoje czy owoce, owoce morza, biorąc pod uwagę fakt, że Chińska Republika Ludowa to największy partner gospodarczy Tajwanu no to rzeczywiście może to być odczuwalne dla gospodarki dla gospodarki tajwańskiej w zeszłym roku Tajwan wyeksportował do chińskiej republiki ludowej żywność wartą 683 milionów Dolarów. No To rzeczywiście pokazuje skalę, skalę tych, tych reperkusji dla, dla Tajwanu. Oczywiście to jest zbyt mało, aby załamała się gospodarka Tajwanu, i tak dalej. Niemniej jednak, trzeba moim zdaniem spojrzeć na całość w znacznie szerszej. Perspektywie. A tą szerszą perspektywą jest po pierwsze sytuacja wewnętrzna w Chińskiej Republice Ludowej, po drugie oczywiście cała układanka geopolityczna. Obecny kryzys moim zdaniem potrwa jeszcze kilka miesięcy, będą takie różnego rodzaju przepychanki nie tylko dyplomatyczne, ale mogą się zdarzać różnego rodzaju prowokacje zbrojne, prowokacje militarne, naruszenia przestrzeni powietrznej Tajwanu i tak dalej, tak dalej. Natomiast tutaj moim zdaniem istotnym, istotnym horyzontem jest z jednej strony jesień 2022 roku, ponieważ wtedy dojdzie do Planowanego 20 zjazdu Komunistycznej Partii Chińskiej Republiki Ludowej. No a jeżeli już będzie dojść do tego zjazdu, no to kluczową kwestią będzie zatwierdzenie przez Parlament decyzji podjętych na tym zjeździe, a te decyzje mogą zostać zatwierdzone do końca marca 2023 roku. I to jest taka perspektywa moim zdaniem, w której możemy rozpatrywać właśnie potencjalny. Potencjalną eskalację tego, no nazwijmy to, czwartego kryzysu tajwańskiego. Drugi aspekt, który trzeba tutaj oczywiście uwzględnić, jeśli chodzi o ocenę tego kryzysu, to ten aspekt geopolityczny to aspekt globalnej polityki. Faktem jest, że od początku prezydentury Joe Bidena administracja tego prezydenta stara się tworzyć nową sieć, nową, starą właściwie sieć porozumień, porozumień strategicznych. Mamy do czynienia z tworzeniem się takiego łuku strategicznego sojuszników Stanów Zjednoczonych, różnego rodzaju partnerów, junior partnerów no, gęsta sieć sojuszy o bardzo różnej intensywności, o bardzo różnej głębokości tej współpracy. Ale generalnie Stanom Zjednoczonym niewątpliwie obecnie chodzi o stworzenie takiego sojuszu pod swoją egidą, który przede wszystkim mobilizowałby mm, geopolityczny Rimland przeciwko. Potęgą kontynentalnym przeciwko Chińskiej Republice Ludowej i Federacji Rosyjskiej. Stąd tak silne wsparcie dla Ukrainy, stąd zresztą te plany rozszerzenia NATO o Ukrainę, aby uderzyć w sojusz rosyjsko-chiński, aby osłabić jednego z tych partnerów. No nie udało się Stanom Zjednoczonym rozerwać tej współpracy chińsko-rosyjskiej, już nie mówię tylko o szanghajskiej organizacji współpracy, ale w ogóle o bilateralnych porozumieniach tego się nie udało zrobić, w związku z tym Stany Zjednoczone starają się osłabić Rosję jak mogą, natomiast także oczywiście starają się ograniczyć możliwość gospodarczego, politycznego i militarnego ekspandowania Chińskiej Republiki Ludowej, stąd odgrzanie takich, takich formatów współpracy jak QUAD, czyli czwór czwórstronna współpraca Stanów Zjednoczonych, Indii, Australii i Japonii, powołanie tak zwanego zachodniego kład, bo taki już zresztą taki termin krąży wśród komentatorów. Mówimy tutaj o formacie I2U2, czyli Izrael, Indie, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jeśli do tego dodamy jeszcze zeszłoroczne porozumienie AUKUS, czyli Australia, Stany Zjednoczone i Wielka, i Wielka Brytania. No Do tego możemy jeszcze dodać porozumienia abrahamowe, na przykład czyli normalizacja relacji dyplomatycznych Izraela z Częścią państw arabskich, na przykład ze Zjednoczonymi Ar Emiratami Arabskimi czy z Bahrajnem, to widzimy, że ten łuk współpracy strategicznej, który tworzą Stany Zjednoczone, zaczyna się bardzo, bardzo zacieśniać i, i, no i rozciąga się już właściwie od zachodniej Europy aż po, aż po Indopacyfik. No i to oczywiście nie, nie dziwi, bo amerykański zwrot ku Azji rozpoczęty oficjalnie przynajmniej w 2011 roku, tutaj nawiązuje do. Artykułu Hillary Clinton no, przesuwa tę strategiczną obecność, strategiczne zainteresowanie Stanów Zjednoczonych właśnie na Azję i na Pacyfik, a ta mobilizacja sojuszników w Europie również ma tutaj bardzo istotny cel. No, jeśli wspomnę to o, chociażby o Litwie, która otworzyła w której w Wilnie otworzono placówkę dyplomatyczną Tajwanu z nazwą Tajwan, a nie Tajpej. Jak ma to miejsce w większości placówek dyplomatycznych Tajwanu na świecie, no to już widać tutaj wyraźnie rękę dyplomacji i służb amerykańskich. Moim zdaniem, oczywiście, tego typu działania, tworzenie tego łuku strategicznego amerykańskiego będą się nasilać i tego, tego typu działania będą miały miejsce. Nie wykluczam, oczywiście, także dalszej eskalacji dyplomatycznej między Pekinem a Waszyngtonem. Fundamentalne dzisiaj, oczywiście, pytanie, czy może dojść do jakiejś formy kinetycznej, konfliktu między Chinami a Tajwanem to moim zdaniem nie jest wykluczone natomiast wojna która weszłaby na taki pułap no powiedzmy ostatnich szczebli drabiny eskalacyjnej używając tutaj teorii Hermana Kana jednego z ojców doktryny wojny termojądrowej mówimy oczywiście o amerykańskim teoretyku byłaby niezwykle niekorzystna dzisiaj dla Chińskiej Republiki Ludowej. Gospodarka chińska i, i w ogóle państwo chińskie do takiej wojny na ostatnich szczeblach drabiny eskalacyjnej nie jest przygotowane, co oczywiście nie jest wykluczone, że, że absolutnie nie jest wykluczone, że, że, że nie może dojść. Natomiast sama decyzja o podjęciu chociażby inwazji na Tajwan no, wiązałaby się z wejściem w konfrontację z tym łukiem strategicznym Stanów Zjednoczonych i wielu Wielu komentatorów wskazuje, że przed rokiem 2025 taka, taka inwazja byłaby katastrofalna dla Chińskiej Republiki Ludowej. Niektórzy komentatorzy mówią także w ogóle o końcu tej, tej dekady, jako dopiero w takim momencie, gdzie Chiny będą w stanie gospodarczo zaryzykować, gdzie będą przygotowane do takiej konfrontacji. I wielu analityków także wskazuje, że wojna na Ukrainie jest bardzo cennym doświadczeniem dla Pekinu pokazuje w jaki sposób mogą uderzyć sankcje. Mówimy oczywiście o sankcjach nakładanych przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników na dane państwo, no w tym przypadku oczywiście na Rosję, ale hipotetycznie także na Chiny, w jaki sposób się przeciwko temu bronić. Dziś wydaje się, że oczywiście Chiny są o wiele lepiej przygotowane do potencjalnych sankcji niż Rosja, są o wiele bardziej samowystarczalne, ale biorąc pod uwagę chociażby import węglowodorów do państwa środka i no, hipotetyczną groźbę wojny na na Bliskim wschodzie i zaburzenia tych dostaw. Widać, jak, jak wiele Chiny mogą stracić zresztą pod tym, pod tym kątem. Więc, więc tutaj oczywiście należy zakładać różne scenariusze i pułapka Tukid-Desa, o której pisał Graham Allison, wcale nie jest wykluczona. Ten mechanizm wcale nie jest, wy, nie, jest, nie jest wykluczony, natomiast moim zdaniem nie mamy tutaj absolutnie do czynienia z żadnym determinizmem. To znaczy, moim zdaniem, sam tytuł książki Allisona Skazani na wojnę jest zbyt daleko położony. Posuniętą, posuniętym twierdzeniem, w mojej ocenie, ani Pekin, ani Waszyngton nie są skazane na wojnę. Nie musi się to skończyć jakimś wielkim globalnym konfliktem. Niemniej jednak lokalne, lokalne wojny w sytuacji zmiany hegemonicznej, w sytuacji zmiany ładu międzynarodowego są jak najbardziej możliwe. Dziękuję Państwu za uwagę.